mamy duży dom, no i chcieliśmy podzielić się tym po prostu, co mamy, miłością, dziećmi. I że dać trochę szczęścia tym po prostu dzieciom, co nie mają na co dzień. Jesteśmy rodziną zastępczą, specjalistyczną i chłopcy potrzebują takich specjalnych po prostu troski, potrzebują po prostu więcej opieki, więc są bardziej wrażliwi i trzeba po prostu większą troską, opieką ich otoczyć. Zadzwoniła do nas pani Dorotka właśnie, że dwójka chłopców jest w domu samotnej matki. Potrzebują opieki, żeby ktoś, jakaś rodzina zastępcza, ktoś się nimi zaopiekował, no i sprostaliśmy tym, no i po prostu wzięliśmy chłopców do siebie. Jeździliśmy jeszcze oprócz tego do dzieci. Wakacje po prostu, żeby się poznać, żeby chłopcy no, zaakceptowali nas, córki, otoczenie. I tak pomalutku, malutkimi kroczkami poznawaliśmy się. A pamiętacie ten dzień, kiedy mogliście ich zabrać do domu? Tak, pamiętamy ten dzień. To był taki, uważam, wzruszający dzień, bo tamte dzieci doszły też do furtki i machały chłopakom, siostra zakonna wyszła, mamy wyszły, no i wszystkim się nam trochę wokół łza zakręciła po prostu. Wybieramy choinkę, chłopaki, dziewczyny, wybieramy choinkę, idziemy, kupujemy. Musi być ta choinka żywa. Przede wszystkim, bo to jest zapach, nastrój. Tak byliśmy po prostu wychowani z naszych domów, wymyśliliśmy, że choinka żywa, taka naturalna. No i staramy po prostu się dalej to utrzymywać, choinka żywa. No i wieszamy wszystko po prostu to na choinkę. Może, że nam muzyka jeszcze. Kolędy oczywiście, śpiewamy, nucimy sobie. Wszyscy uczestniczymy aktywnie w przygotowaniach do Wigilii. Chłopacy roznoszą sztućce, talerzyki. Później czekamy na pierwszą gwiazdkę. Pisali już list do Mikołaja chłopaki. I co w tym roku od Mikołaja chłopcy chcą dostać? Pistolet na kulki. Pistolet na kulki. I jedzie na dodę. Na wodę. I co jeszcze? Coś mówiłeś, coś jeszcze? Auto na pilota. I auto na pilota. A to. Auto. I spędzamy po prostu ten czas razem z rodziną wspólnie.